Dzień dobry, kochani. My wróciliśmy dopiero od fryzjera z dziećmi i oni się już potem zdążyli pokłócić, pobić i porażka po prostu z nimi. No, byliśmy u fryzjera, dzisiaj nie poszli do przedszkola, bo zaspaliśmy i stwierdziłam, że już na wariata nie będziemy lecieli, bo było 7:20, jak się obudziliśmy. A o dziwo, wczoraj szliśmy bardzo szybko spać, w sensie, że ja szłam z nimi spać bardzo szybko. I nie wiem, dlaczego się nie obudziłam, ale po prostu ostatnio bardzo mało snu miałam i nie wiem, chyba potrzebowałam się wyspać porządnie. No i z rana się ogarnęłam i jechaliśmy do fryzjera. Fajnie, że nam się udało umówić. I po drodze, jak wracaliśmy, to odebrałam paczki z paczkomatu i z poczty. Jedną. I teraz wam pokażę, co tam też kupiłam. Znaczy, no, zamówiłam przez internet oczywiście. No i jedna paczka, to jak możecie zauważyć, po opakowaniu, kto zgadnie, kto zgadnie, niech pisze, to jest, wiadomo, opakowanie jakiej firmy, Minty Shop. I te ich opakowania to są po prostu przecudowne. I zamówiłam sobie kilka rzeczy. Jezus, co to mi tak ucieka? Nie, poczekaj. No już dałam radę, bo po prostu dzisiaj to było mega mocno przyklejone. Bardzo dużo kleju miała ta naklejka. I zamówiłam sobie kilka rzeczy, które wam już pokażę. Może to sobie tutaj tak ustawmy. I tak. O, króweczka, zaraz sobie zjem. Kawę sobie właśnie zrobiłam, więc będzie mi pasowało. Zamówiłam sobie dwie gąbeczki do podkładu, bo moje gąbki już są okropne. I będę je powoli wymieniać. Ja mam 4 gąbki bodajże. I muszę sobie kupić kilka właśnie gąbeczek nowych i tamte po prostu wyrzucić, bo teraz jak chodzę do pracy, to one się mega zużywają i są bardzo brzydkie i już naprawdę się nie nadają, więc kupiłam sobie jedną i tak sobie pomyślałam, że będę sobie przy każdym zamówieniu zamawiać też gąbeczki, z czasem po prostu mi się zbierze komplet ich. I to są gąbeczki Blended. Zobaczymy. Ja wam powiem, że ja mam też gąbkę z tego, z tą oryginalną, Jezu, jak one się nazywają, te oryginalne, i ta gąbka w porównaniu do tych zwykłych jest bardziej miękka, kosztuje 70 zł, więc to już jest drugi minus, a poza tym jest tak zniszczona, ja wam może raz nagram takie porównanie tych gąbek zwykłych, więc myślę, że sprawdziłam już po prostu, że te zwykłe gąbki się lepiej opłaca i one lepiej wypadają. Mimo, że nie są takie miękkie, ale to akurat dla mnie nie jest żadna różnica, naprawdę. I kolejna rzecz to jest Taupa Peeling 3 Enzymę i o tym peelingu kiedyś słyszałam na YouTubie. I jak ja go chciałam kupić, tam nie wiem, kto go polecał, chyba go polecała ta Oliwka Szymańska, którą ja oglądam. I wtedy go nie było kompletnie, ona go chyba polecała z jakiejś apteki internetowej, Superfarm chyba to było. I ja wtedy go chciałam zamówić, bo tam była jakaś promka na niego, ale po prostu został wykupiony. A teraz zobaczyłam, że tutaj jest i sobie chętnie go przetestuję. Mi się teraz skończył jeden peeling, drugi już mam prawie na wykończeniu, więc spokojnie go sobie wypróbuję. I kupiłam sobie też żel rozpuszczający na skórek do twarzy, ponieważ ja miałam ostatnio taki krem i z kwasami i on bardzo fajnie mi złuszczał na skórek. Te kwasy powodowały, że ten na skórek schodził. Potem robiłam peeling i mam nadzieję, że tutaj to będzie miało podobny efekt. I sobie to wzięłam. I też wzięłam sobie maseczkę.
tylko co to tu jest, słuchajcie, głęboko oczyszczająca maseczka do twarzy z kwasami, więc również kwasy, tutaj jest witamina C i tutaj ma być likwidacja zaskórników, których ja mam ostatnio mega dużo, więc naprawdę fajna rzecz jak dla mnie i Wam wszystko powiem, jak wypróbuję, to na pewno Wam powiem, jak będzie warte swoje ceny, to ja o tym wspomnę. I tutaj taka maseczka właśnie. No więc myślę, że będą te rzeczy fajne. To jest z Minty Shopu. I za to całe zamówienie zapłaciłam chyba 160 kilka złotych. A tutaj mam zamówienie z Notino, które zamówiłam dosłownie... Słyszycie, jak oni się kłócą? Jezu, z dzieciakami. Jasiek, Franek, chodź się zjeść danio, tak? Co się dzieje znowuż? Przecież on się z tobą bawi. To ty dzisiaj, ty masz dzisiaj jakiś gorszy... Ty masz dzisiaj jakiś gorszy dzień i ty po prostu się wyżywasz chyba, coś mi się tak głęboko wydaje. Proszę, Franuś. Franciszek, łyżeczki. Jaś się wyżywa. Poczekaj. Puść dwie. Proszę, łyżeczki. I jeść. I się nie kłócić, tak? Nie będziecie się już kłócić? Franek? Daj Jasiowi łyżeczkę. Co? Jaś nie chce jeść? No widzisz. Nic nie zrobisz. I tutaj to otworzę, bo to jest zaklejone. I Wam pokażę. I z Notino, bo przyszła mi wiadomość na maila, że jest promocja na hasło 15.pl albo PL15. Jakbyście chcieli zamówić, to sobie spróbujcie. I to jest drogeria internetowa. Oni mają też zapachy. Ja zamówiłam sobie taki perfum Chloe i mam nadzieję, zawsze chciałam go sobie zamówić. To jest, czekajcie, ile to jest mililitrów? 75. I mam nadzieję, że on będzie piękny. Zaraz zobaczę. I teraz poluję na Dior, Miss Dior, ponieważ u nas w pracy... się odwrócę. U nas w pracy był, ktoś zostawił po prostu, nie wiem, czy z gości, czy to był kogoś z pracowników, ale zostawił na zapleczu u nas perfum Miss Dior i ja chciałam zobaczyć, bo ja nie darowałabym sobie, żebym nie powąchała, jak on pachnie i psiknęłam i się zakochałam i teraz będę po prostu na święta może nie, bo na święta jest mega dużo wydatków, ale po świętach albo poproszę Mikołaja, żeby mi przyniósł właśnie ten perfum, a jeżeli nie dostanę, to Franciszek, proszę jeść, to po świętach sobie go zamówię, bo myślę, że będziemy mieli fajną wypłatę po świętach, bo dosyć dużo nam tam skoczy prowizji, więc będę mogła sobie za to zamówić, a póki co mam ten Chloe i zaraz zobaczę, jak on pachnie. Też jest piękny. Jaki ładny, piękny. Dunka. Co tu jest? Dunka. No, ulotkę Franek mi dał. Jaki słodki. Ale piękny zapach, masakra. Ja za niego zapłaciłam na tej promocji. On był chyba po 280, a to wyszło jakoś 200. Bo ja tam jeszcze miałam jakiś swój kod, więc on wyszedł 220 zł. Ale piękny. A kupisz nam ten kalendarz? Jaki kalendarz? No, właśnie myślałam ostatnio nad kalendarzami, myślałam nad świętami i nad filmikami świątecznymi. Może będę nagrywać vlogmas, ale wtedy ja się po prostu chyba zajadę. Ale piękny jest ten zapach. Franciszek, co ty robisz? Tak.
Ty mi chcesz to otworzyć? Ja. A dlaczego? Jasia. Jasia? Ja. Idzie, Daniu, mama otworzy sama. To nie trzeba. Ja. Ale to nie trzeba nożyczkami. To trzeba otworzyć. Zobacz. Pokażę ci. Puść. U paciochu. Tutaj. Mama pokaże. Puść. Ale to jest dla mamy. Ja ci otworzę. Puść. Ja. Sam nie. Puść. Mama otworzy. Bo ty nożyczkami wszystko boisz. Zobacz. To jest taka naklejka. No i teraz tu chwyć tą naklejkę. Trzymaj to. No, odklej ją. Ja i tutaj to otwórz, o. Ale to są mamy rzeczy, to nie są dla was, wiesz? Jasia. Dla Jasia nie. Jasiu nie używa kosmetyków. Widzisz, taki peeling dla mamy. No. Mama będzie sobie robiła, jo? Dziura? Dziura, no. Dziura. Idź jeść swoim daniom. To wszystko pootwierasz. Jasia? Ty mi wszystko pootwierasz. Mama! Mama! Co? Jasia? Nie, mamy. Mama! Co? Kupisz nam ten kalendarz czy nie? Kupię. Tobie też? A ty jesteś grzeczny? Ja. A czemu ty się kłócisz, jak Mikołaj patrzy? Jedna Jasia też Mikołaj patrzy. A wtedy Jasiu wszystko chce? On mówi, nie, wyjdź tego, tu też jest naklejka. Kupić kalendarz. Weź jedz, dobrze? Tu się nie kłóć, bo Mikołaj patrzy. Patrzy Mikołaj? Jasia. Na Jasia patrzy? Nie. A na ciebie nie? Fenek, nie, dobra, zostaw, patrzy. Mama to sobie otworzy. Idź jeść. Bo cię psiknę. Zaraz cię psiknę, tu będziesz pachniał, jak papa, daj. Psik. Jo, wejdzie krzesło. Tu cię widzę. Ja cię tu mam. Jasiu. Zamknij buzię. Dobra. No i pięknie pachnie, ale kurczę, teraz ja jestem zakochana w tym Miss Dior. I popsikałam sobie na szalik, jak wychodziłam. I cały czas czuję na szaliku ten zapach i po prostu jak ja coś mam, jak ja poczuję jakiś piękny zapach, to ja po prostu, on będzie ze mną chodził cały czas i jeżeli go nie dostanę na święta, to będę go sobie musiała kupić, po prostu kupię go sobie i tyle. No, więc to by było to. Idę pochować te rzeczy, zanim Franek mi to wszystko zdemoluje i porozrywa. Już. No widzę. Idę to pochować. Krem, no. Idę to pochować i idę do kur. Potem pojadę po moją siostrę. O 18. Bo... No połóż, tutaj do pudełka włóż, tak? Bo jutro idę do pracy na 24 godziny. No i moja siostra przyjeżdża tu. Cukierek! A to mamy cukierek. Ty zjadłeś pełno cukierków u pani. Wiecie, ile on zjadł cukierków u fryzjera, aż mi wstyd było. Oni siedzieli sobie na kanapie, bo byli u fryzjera tam, a ja byłam na chwilę u kosmetyczki. I no to są mamy gąbki do podkładu, wiesz? Ja byłam u kosmetyczki i oni czekali za mną chwileczkę. Dałam im telefon, żeby oglądali sobie filmiki o traktorach na YouTubie. Ale tam były słodycze, tam były cukierki takim dla klientów po prostu. Nie otworzę. No i Franek tyle tych cukierków zjadł, że już chyba ci wystarczy. Nie otworzę. Już. Nie, już nie otworzę. Pokaż, jaką ty masz brzydką buźkę, jak ty sobie oblizujesz i ty masz brzydkie. Ałka. Ałka masz. Brzydko. Brzydko, patrz, wszyscy widzą. No, dobra. Ja spadam. Także dzięki za oglądanie. Aha, i zamówiłam sobie ten perfum nie tak, że nie miała na co pieniędzy wydawać, tylko po prostu skończył mi się już tamten Antonio Banderas, który zamówiłam, nie, który kupiłam z Rossmana. To było dokładnie w urodziny mojej siostry, czyli 13 października, słuchajcie. I przez miesiąc czasu ja zużyłam jeden, nie odkręcaj tego. Nie odkręcaj, nie odkręcaj. Daj to są mamy kosmetyki. Jasiu, podaj mi te kosmetyki. Oddaj tutaj.
Franek, nie odkręcaj. Daj, włóż z powrotem. Włóż do pudełka. I proszę iść jeść. Nie. No i... I co ja mówiłam? I przez miesiąc... Jasiek, Franek! Jasiu... Jasiu, co ty robisz? I przez miesiąc czasu użyłam tamten perfum Antonio Banderas. Zostaw buty! Nie. No i przez miesiąc czasu użyłam... Ale ja zaraz to danio zjem chyba sobie. A ty się nie wycieraj we mnie, jo? Ej, ty jesteś brudny! Wytrzyj sobie brudną buzię w mamę. Jasiek, idź się bawić. Idź, mama, włącz bajkę. Jasiu, mama. Jasiu, włącz bajkę temu. Idź. Bajka Peppa leci. Idź, twoja ulubiona Peppa. Ja idę. Ej, idź, szybko. Ja idę. Franek lubi świnkę Peppę. On ogląda w przedszkolu, bo tam jest większość dziewczynek, pani włącza Peppę i on teraz polubił i to jest jego ulubiona bajka, nie? Powiedz, co ty wyprawiasz. No chodź, powiemy wszystkim. Ła, Franek, bo mi kręgosłup boli. Nie skacz, bo nie wezmę ciebie więcej. I co powiemy? Że mama zużyła w miesiąc perfum, tak? I musiała sobie kupić nowy. Mam nadzieję, że ten jest bardziej intensywny, bo ten Antonio Banderas nie był taki intensywny i ja musiałam się nim więcej po prostu... Więcej po prostu nim psikać. No i wiadomo, do pracy jak się chodzi, to się psika. Tak wcześniej ja nie zużywałam tych perfumów, ja już wam o tym wspominałam, no bo ja nie wychodziłam z domu na zakupy do biedy czasami i wiecie, a teraz jednak idę do pracy, to się psikam, w pracy czasami się psikam, więc no jednak chcę ładnie pachnieć i wiecie, chyba sami rozumiecie, dziewczyny na pewno rozumieją takie rzeczy, więc kupiłam sobie ten zapach, ale on jest bardzo intensywny. Mega pachnie ten Chloe i taki słodki, taki bardzo moje nuty takie słodkie. Ktoś by powiedział, że babcinę, ale ja lubię takie nuty. Ale ten Miss Dior to w ogóle jest petarda, to nie ma porównania. I on jest droższy, bo on kosztuje 500 zł, ale ja na pewno sobie na niego uzbieram. Jeżeli nie teraz, to po świętach myślę, że za tą prowizję sobie kupię spokojnie. No, więc tak, ja spadam, idę to poukładać, muszę zrobić coś do jedzenia i potem lecę po moją siostrę. A ty znowu tu przyszedłeś? Dajka. Nie ma cukierka. Nie, zjadłeś u pani tyle cukierków rano, u babci zjadłeś ciastka. Nie ma, ty byś cały dzień cukierki jadł. Dajka. Nie, Danio tam masz, proszę iść. Dajka. A powiedz ładnie wszystkim papa. A pa. Ale ładnie, no. Pa, pa. Powiedz Dzik prosi, żeby subskrybować kanał. Pa. Hejka, kochani. Ja jestem właśnie w mieście. Jechałam po siostrę w sensie. I spotkała mnie bardzo fajna sytuacja. Byłam w sklepie z telefonami, w którym pracuje mój dawny uczeń i który mnie poznał i powiedział, że się nic nie zmieniłam od tylu lat. Pouczyłam go kilka dobrych lat temu. Czekajcie. 8 lat? 8 lat i że się nic nie zmieniłam i że bardzo fajnie nauczyłam go angielskiego. Dzisiaj mam dzięki temu taką energię pozytywną. I powiedział mi, że miał 98% na maturze, więc bardzo fajnie, brawo dla ciebie. No i dzięki temu mam bardzo fajny dzień. Lecę do biedy, poszaleć oczywiście. Wiecie, jak w biedrze poszaleć, kupić karmę dla psa.
Co jeszcze tam muszę kupić? Już nie pamiętam, ale to Wam może pokażę, nawet jak przyjadę na chatę. Mam w ogóle nowe paznokcie. Takie ombre, nie, to nie jest ombre, to jest baby boomer, coś takiego. Tak to wyszło z daleka. Taki jasny, kremowy, nie wiem, teraz wszyscy noszą te jesienne paznokcie. Ja miałam cały czas czerwone, a teraz stwierdziłam, że takie jakieś eleganckie, delikatne sobie zrobię. No. I jadę. Bo już jest 17. Jadę po siostrę, bo jutro mam znowu 24 godziny w pracy. I jutro mam sama te 24, więc ja nie wiem, jak ja przeżyję sama tam do nikogo. Znaczy, wiecie, będę się odzywać, że mamy pełno pracowników i tak dalej, ale jednak wolę z kimś, nawet jak na dniówce, to jednak fajnie jest, jak się jest z kimś, zawsze można się o coś zapytać, jak się czegoś nie wie, lub też jakoś tak inaczej się po prostu czuję. No, więc ja spadam do tej biedy. No i byłam w Netto, kupiłam sobie chlebek, światło. Kupiłam chlebek sobie, mamie na jutro. I kupiłam też moje ulubione ciasto. To Wam pokażę w domu. I teraz byłam w Żabce, bo wiecie, że nawet spoko jest ta kawa z Żabki. No ostatnio, jak byłam zmieniać te opony, byłam w Żabce po kawę i jest spoko. Lepiej mi smakuje. Lepiej mi smakuje niż ta z Orlenu. A rzadko piję kawę taką w kubku, no ale ostatnio jakoś coraz częściej, wiecie? No, więc tak. Lecę do tej biedy, bo jeszcze nie dojechałam, a za chwilę pewnie siostra będzie dzwonić, gdzie ja też jestem. I believe it's true.